Mamy tutaj trzy nierówności zawierające wartość bezwzględną ze zmiennej x. No i teraz pod każdą z tych nierówności mam wypisane kilka potencjalnych wartości x i mam sprawdzić, dla których wartości x ta nierówność jest spełniona, a dla których nie jest spełniona. No to zacznijmy od pierwszej nierówności. Tutaj mam wartość bezwzględna z x ma być mniejsza od wartości bezwzględnej z minus 7. Na no co to jest wartość bezwzględna z minus 7? Ja mogę to sobie troszkę uprościć tę nierówność, żeby łatwiej było później tutaj wykonywać te porównania, no bo wiem, że wartość bezwzględna z minus 7 to jest po prostu 7. Czyli mogę tę nierówność zapisać w postaci, że wartość bezwzględna z x ma być mniejsza niż 7. I to jest dokładnie równoważne temu, co było na początku. Czyli teraz muszę sprawdzić, dla którego z tych x jego wartość bezwzględna jest mniejsza niż 7. No to zacznijmy od x równego minus 8. Czyli muszę tutaj do mojej nierówności. W miejsce x wstawić minus 8. No to wstawiam. Minus 8, wartość bezwzględna ma być mniejsza niż 7. A ile jest równa wartość bezwzględna z minus 8? No wartość bezwzględna z minus 8 to jest po prostu 8. Czy 8 jest mniejsza niż 7? Nie, nie jest. Czyli widzimy, że x równe minus 8 nie spełnia naszej nierówności. Jedźmy dalej. Sprawdźmy x równe minus 2. Wstawiam minus 2 zamiast x do Mojej nierówności, którą tutaj mam na samej górze. Wartość bezwzględna z minus A ma być mniejsza niż 7. Wartość bezwzględna z minus 2 to jest po prostu 2. Czy to jest mniejsze niż 7? Tak, to jest mniejsze niż 7, czyli x równe minus 2 spełnia naszą nierówność. No to zobaczmy dalej. x równe 6. Jak wstawię x równe 6 do mojej nierówności, to będę miał taką nierówność. Wartość bezwzględna z 6 ma być mniejsza niż 7. A wartość bezwzględna z 6 to jest po prostu 6. 6 jest mniejsze od 7, to się zgadza, czyli to też jest dobre rozwiązanie, to znaczy x równe 6 spełnia naszą nierówność. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą nierówność. Teraz mamy drugą nierówność, wartość bezwzględna z x ma być większa niż 5. To sprawdźmy, czy to jest spełnione dla x równego minus 4. To znowu w miejsce x muszę tutaj wstawić minus czwórkę. No to minus 4, jak wstawię, no to mam minus 4, z tego wartość bezwzględna, i to ma być większe niż 5. A wartość bezwzględna z minus 4 to jest po prostu 4. Czy 4 jest większe niż 5? No nie jest, czyli tutaj x równe minus 4 nie spełnia tej nierówności. Sprawdźmy x równe 3. Czyli wstawiam teraz trójkę. Mam wartość bezwzględna z 3, ma być większa niż 5. A wartość bezwzględna z 3 to jest po prostu 3. Czy 3 jest większe od 5? No, oczywiście, że nie jest większe, więc widzimy, że to też jest źle. To znaczy, x równe 3 nie spełnia tej nierówności. No i wreszcie mamy ostatniego kandydata, x równe minus 9. No to piszemy, wartość bezwzględna z minus 9 ma być większa niż 5. A ile jest równa wartość bezwzględna z minus 9? No, wartość bezwzględna z liczby ujemnej to jest po prostu. Liczba dodatnia, która leży po przeciwnej stronie zera na osi liczbowej, czyli wartość bezwzględna z minus 9 to jest 9. Czy 9 jest większe od 5, tak. Czyli x równe minus 9 spełnia tę nierówność. Jak wstawię x równe minus 9 do tej nierówności na, górę, na górze, to ona będzie spełniona. No dobrze, popatrzmy teraz na ostatnią nierówność, którą tutaj mamy. Wartość bezwzględna z x ma być większa niż minus 16. Zanim sprawdzimy te. X, które tutaj mamy zaproponowane, zastanówmy się, co tu w ogóle jest napisane, co to znaczy. Wartość bezwzględna z x ma być większa od minus 16, minus 16 to jest liczba ujemna, a wartość bezwzględna nigdy nie jest ujemna. Wartość bezwzględna, czyli to, co tutaj stoi po, po lewej stronie tej nierówności, to jest to jest 0 lub coś, co jest dodatnie. 0 lub coś, co jest dodatnie. No właśnie, a jeżeli. To, co stoi po lewej stronie równości jest równe 0 lub jest zawsze dodatnie, to to oznacza, że to zawsze będzie większe od minus 16. Nieważne, jaki będzie ten x. Dla każdego x to ta nierówność będzie spełniona. Wartość bez względu dowolnej liczby x będzie większa niż minus 16. Nawet nie muszę sprawdzać tych przypadków, żeby wiedzieć, że one na pewno wszystkie będą spełniały. No ale sprawdźmy, żeby może. Tutaj lepiej sobie to wyobrazić. Czyli x równe minus 15. Jak wstawię tutaj, no to mam wartość bezwzględną z minus 15. Czy to jest większe od minus 16? No, wartość bezwzględna z minus 15 to jest 15, a 15 jest większe od minus 16, bo mamy liczbę dodatnią. Liczba dodatnia jest większa od liczby ujemnej. Czyli to jest dobre rozwiązanie. Popatrzmy na x równe 3. Wartość bezwzględna z 3, czy to jest większe niż minus 16? No, wartość bezwzględna z 3 to jest 3, a 3 jako liczba dodatnia jest większa od minus 16, która jest liczbą ujemną. Czyli to też jest dobre rozwiązanie. No i weźmy x równe 9. Wartość bezwzględna z 9. Czy to jest większe od minus 16? No, wartość bezwzględna z 9 to jest 9. No i to jest większe od minus 16, bo tak jak mówiłem, jak mamy liczbę, która jest dodatnia lub równa 0, to ona zawsze będzie większa od minus 16, a wartość bezwzględna właśnie ma tę własność, że wartość bezwzględna z liczby dodatniej to jest ta sama liczba, a wartość bezwzględna z liczby ujemnej to jest liczba do niej przeciwna, więc w wyniku dostajemy zawsze liczbę dodatnią lub ewentualnie 0, więc ta nierówność będzie zawsze spełniona. No i tutaj sprawdziliśmy, że rzeczywiście cokolwiek nie wstawimy za x, to ona będzie spełniona.